Witam, tutaj Wicho 1993, a to jest kolejny odcinek To The Moon. Zmierzamy ku dzieciństwości. Tak, dzieciństwości. Nowe słowo odkryłem. Przygotuj wspomnienie, tak, więc jedziemy. Skok. Dobra, zobaczmy czy puzzle. Tym razem mi wyjdą bez problemu. Więc, 5 ruchów. To ruszamy się. Tylko czekajcie. To będzie tak. To będzie tak. Nie, czekaj. To będzie nie. To nie. Też tak nie. Tak też nie. Muszę przeanalizować. Jak to zrobić w 5 ruchów? Bo to jest akurat już trudniejsze. Ty no chyba. Nie mogę. Nie widzę obrazu jak to zrobić. Czekajcie. To może mi zająć trochę dłużej. Więcej czasu. Chyba już wiem, ale nie jestem pewny, jak to zrobić. Znaczy, chyba już wiem, jak to zrobić, ale może tak nie być. Więc robimy tak. Dobrze robię? Ja, oczywiście, że dobrze, lol. Okej. Ta-da! Dobra, jedziemy z koksem. Wspomnienie aktywujemy. Aktywuj wspomnienie. Tak. Wiesz co, zaczynam lubić tego dziobaka. Ja też! Głównie z praktycznych powodów. Dziobak. Ciekawe stworzenie. Jesteśmy jeszcze chłopcem. No dalej, facet, pokaż, że masz jaja. To nie tak. A może to nie dobry pomysł? Nie jest dobry pomysł? Daj spokój, co się może stać? Tylko pomyśl! W najgorszym wypadku powie ci nie. Będziesz udawał, że nic się nie stało, nikt się o niczym nie dowie i wszyscy nadal będą myśleć, że jesteś spoko gość. A co jeśli komuś powie? Albo mnie wyśmieje? Nie bądź mięczakiem! Albo zgodzi się, a tak naprawdę nie będzie chciała? Przestań, kto tak robi? Albo co będzie, jak rzuci w moją twarz encyklopedią? Nie mam kasku. Boże, nie jestem na to gotowy! Gościu! Nie panikuj. Wyprostuj się, wciągnij brzuch, wypnij klatę i przestań się dygać. Ta, łatwo mówić. Wszystko będzie dobrze, a teraz już idziesz. Okej. Hej, co ty? Cii. Cześć. Halo? Słyszysz mnie? Tak. Dlaczego więc? Nieważne. Fajnego masz dziobaka. O Boże, nie. Nic nie mówię. Co czytasz? Wow. Książkę? O dziobakach? Nie. O! O ja, to świetnie. Facepalm! Oła. O latarniach. Nie widziałem, co to było, bo miałem błysk w oczach. W kraju pozostało dokładnie 16 latarni z soczewkami Franznela. 9 z nich jest przybrzeżnych, jedna została przerobiona z historycznej latarni morskiej wykorzystującej lampę naftową. Lekcja historii. O. To o tym czytasz?
Powiedz, wybrałabyś się ze mną do kina? Nie wiem. W porządku, dam ci trochę czasu do namysłu. Ho, ho. Nie mogę. Dlaczego? Nie wiem, o której i kiedy? Ach, może w sobotę o 8? Ewa, chyba system padł. Tak. O, świetnie. Nieważne. Domyślam się, że później dogadamy szczegóły. Ja tylko... Facepalm! Co? Dlaczego się tak na mnie patrzysz? Myślisz, że zamierzam powiedzieć, jak drętwa to była gadka? Zapomnij o tym, nie dam ci tej satysfakcji. Wyluzuj, to tylko dziecko. Ty bardziej niż kogo... Ty bardziej niż... Ktokolwiek inny powinieneś to zrozumieć. Co to miało znaczyć? Zamknij się i idź. Zamknij się! To nie jest moje imię, wiesz? No właśnie, zamknij się. Świetnik nie. Mamy zabawka przez... Jakby tak spojrzysz na niego pod innym kątem. Nie, nie, nieważne. Co? O czym on pomyślał? O czym on pomyślał? Nieważne. LOL. Gościu, co ty do cholery tam robiłeś? Co? Mówiłem się z nią. Nie. To było żałosne. Na twoim miejscu bym tam wparował i powiedział coś w tym stylu. Hej ty, wyjdźmy ja i ty teraz. To po prostu straszne. Wiem, a tak było lepsze niż to, jak ty to zrobiłeś. Rzuciła encyklopedię prosto w twoją twarz, he? Zrobiła to? Zamknij się. Widzisz, nie jestem jedyną osobą, która każe się ludziom zamykać. I tak oto poczułem, że jestem kochany. Neil jest kochany. Leonardo da Vinci trenował malując jajka. Beczki są niczym bardzo dumne. Tak więc będziesz bardzo dumny. Kurde. Tak. Jezu. Dobry Boże, nie mogę uwierzyć, że zachodzę na takie głupie zajęcia. Johnie, ty nie malujesz. Co ty tam malowałeś? Daj spokój, to jest zabawne. Tylko wtedy, jeśli umiesz malować. Trening czyni mistrza. Tak, jasne. Po tych lekcjach już nigdy więcej nie wezmę pędzla do ręki. Sobie tak akcentuję to. What the fuck? Bój się pędza. Dlaczego musimy rysować takie jakieś durne beczki? Ale to mi wygląda na coś innego niż beczkę. To mi wygląda na twarz! Twarz! Leonardo! O, tak. Widzicie? Znam się na sztuce. Duże to. O. Jeszcze czy te ktoś wie? Czy ktoś zna odpowiedź? Zły nauczyciel. W takim razie... Wyciągamy kartki! River, dlaczego nie odpowiadasz? Wiem, nie znasz odpowiedzi. Odpowiedzi powinno być. Czekamy, River. Bo pała! Dobrze, będziemy musieli...
3 sierpnia zmusił do wypłynięcia z hiszpańskiego miasta Palos de la Frontera, które zostało założone i przyznane Alvarowi Pérez de Guzmán, mającemu zaledwie 14 lat. Okej, pytałam tylko datę. Lol. I co? Było tak trudno? Lol. Dobry Boże, czy wszyscy, którzy mają jej schorzenie, posiadają fotograficzną pamięć? Nie zupełnie, ale wydaje mi się, że ich zdolność do zapamiętywania jest bardzo duża. Lol. Też chcę. Znaczy, chciałem. Ale cóż. Zamknięte. Kawiarnia otwarta do generala. Duchy! Tu są wśród nas. Pę, kosz na śmieci, nic nie ma. O, tu sala komputerowa. Gramy w osu! Yeah! Dobra, nie. Koniec grania w osu. Idziemy dalej. Tutaj. Bo sala gimnastyczna. Następnym razem macie być lepsi, durnie, lepsi! Coś powiedział. Sala, później z niej skorzystamy. A nie mogę zrozumieć tego, że linie boiska są dla niego prostokątami. Co? Cześć. Raz, dwa. Niech będzie wygrałeś. Buja. Fortepian, pianina, sam już nie wiem co. Fortepian czy pianina? O, to jest pytanie, czekajcie. Fortepian to było ten, a pianino to było ten. Kurde, sam już nie wiem, czy to jest pianino, czy fortepian. O, otworzyli skrytkę. Nie skrytkę, kurde, lunch. Nie lunch. Pomieszczenie. O, tak będzie prościej. Ale jest dosyć wesoła. Ta, ona jest wyjątkowa, ale jest też wyjątkowo nudna. Spójrz na nią. Siedzi tam sama całymi dniami z tą ochodną, zdeformowaną kaczuszką. To nie jest zdeformowana kaczuszka, to dziobak. Co to jest dziobak do cholery? W każdym razie ona jest taka wyłączona, rozumiesz? Wygląda jakby była totalnie z innej planety. Wiem. Czy to nie jest fajne? Jeśli jesteś obcym, to na pewno jest. Ale tak naprawdę, jeśli chcesz być dziwakiem, to dlaczego nie kolegujesz się z emo i gotami? Nie chcę sobie zepsuć fryzury. Już sam fakt, że istnieje nazwa na ich określenie, dużo o nich świadczy. Nick, posłuchaj. Ja nie chcę być kolejnym zwykłym dzieckiem w morzu zwykłych ludzi. Ale czy ty naprawdę uważasz, że bycie z nią może cię zmienić? Myślę, że będziesz tylko zwykłym gościem, który ma nieśmiałą dziewczynę. Nick, ona jest, nie jest nieśmiała. Jest w niej coś dziwnego. Bycie dziwnym nie zawsze jest dobre. Czy ty w ogóle wiesz, czy ona chce być inna? A może ona właśnie chce być taka jak inni ludzie? Jeśli tak jest, ukierunkowanie jej w inną stronę nie pomoże, nie sądzisz? Nick, ważne jest to, że wiem, czego ja pragnę. I to właśnie ona jest moim pragnieniem. Czyli chcesz ją za to, co posiada, a nie za to, kim jest? Człowieku, to nie jest fajne. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Wiem. A ja myślę, że jesteś w błędzie. Ludzie nie są tacy charakterystyczni. Każdy człowiek jest wyjątkowy na swój sposób.
to właśnie mówiły wam babcie. Zaraz. Dlaczego? Więc ten gość lubi się otaczać tylko rzeczami modnymi, eleganckimi i oryginalnymi? To raczej wstrząsające. Wiesz co? Czasami mam chęć walić naszych klientów po łbach. To jest szkoła średnia, w tym okresie wszyscy są draniami. Ale wiesz co? Witaj w klubie. Czekaj. Więc to właśnie to powiedział jej na klifie? Tak przypuszczam. Dlatego zwariowała i zaczęła robić te straszne króliki, prawda? Bo przyznał się do tego, kto wie jak dawno temu. No wiesz, musiało ją to bardzo urazić. Nie kupuję tego. Coś nam umknęło. Więc musimy to zbadać, Sherlocku. Damy radę. Myślę, że nasza przepustka to do dalszej drogi oparta jest o stóp. Tak więc to jest ten plecak. Tylko, że brakuje mi jednego wspomnienia. Które pewnie będzie tutaj. Tylko pozazdrościć, mimo upływu tylu lat i siwych włosów, wciąż przy nim jest i nawet pomaga mu przynosić fortepian. Też bym chciała mieć stały kontakt z przyjaciółmi z dzieciństwa. Mniejsza powody intencje, to niesamowite, że znają się od szkoły średniej. Ile związków w dzisiejszych czasach? Nie wiem jak ty, ale w moim układało się świetnie. Tak? Tak, świetnie. Że nawet nie zauważyłem, kiedy ze sobą zerwaliśmy. To by się zgadzało. Dziabak. Za każdym razem, kiedy ją widzę, zaczynam coraz bardziej lubić. Daję gwarancję łatwego połączenia wspomnień. Musiała zostawić w jego myśli bliznę tak wielką jak w moim. Okej, mamy ostatnie wspomnienie. Jedziemy dalej. A powinnam? Nie. Jestem w tym dobry. Kame! Już się boję. Hame! Hej! Ewa, nie jest dobrze. Nigdy... Tit! Nie przerywaj w środku kamehameha! Co? Lol. Sześć ruchów. Zobaczmy, czy teraz mi się uda to ułożyć w głowie. Więc ruszymy tak jak zawsze tym i już widzę ten obraz. Jest on w mojej głowie. Tutaj. Ta-dam! Jeszcze chłopiec. Mamo, idę do szkoły. Miłego dnia, Joey. Moja dziecinka tak szybko dorasta. No. Już wiem, co on sobie myśli. Kurczę, już wiem. Muszę się napić. A co jeśli on byłby dziewczynką? Też nazywałaby go po dziadku? Nie byłoby tak źle. W
końcu imię kończy się na E. Joey. Brzmi słodko. Jeśli brzmi tak słodko, a to dlaczego? Za niego nie wyjdziesz. Wow. Ach, jesteś zazdrosna? Och tak, bardzo zazdrosna. Bądźmy szczerzy, tykanie zegara jest naprawdę denerwujące. Jest zegar, coś tu leży na ziemi. Co to jest? Nie wiem. Tu jest wspomnienie, nie wiem co to jest bardzo. No ale cóż, łóżko piętrowe, fajne. Mamusia na pewno ma wspomnienie. Nie? Lol. O fuj, tylko nie ta. Wiedziałem, nie, myślałem, że oliwki. Cholera jasna, mój mózg zaraz mi eksploduje. Łatwo ulegasz fascynacji. To nie oliwki! Lol. Kilka książek. Tu nic nie ma. To jest łóżko? Tu też nic nie ma, tu też nic nie ma. Może w piecu coś jest, może tu coś jest, może tu. O, na kanapie coś było. Super. Tak więc dostało nam przejść do następnego wspomnienia. Zrobimy to w następnym odcinku, tak więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia. Pa, pa, cześć i czołem.